Cześć, witam was moi drodzy bardzo serdecznie, kolejny odcinek Yakuzy 6 przed nami i jesteśmy dosłownie na samym początku rozdziału numer 11, dlatego zatrzymałem od razu scenkę i obejrzyjmy sobie co nam tutaj więcej powie gra. Wiemy już chyba praktycznie wszystko, no nie znamy jeszcze oczywiście sekretu. Największego sekretu Onomichi, czy jakoś tak było. Ale Haruto odzyskany. To najważniejsze. Haruto. No, chodźmy do domu. Hirose zadecydował i wszyscy wracają do domu. Chyba jeszcze do Hiroshimy, tak mi się wydaje. Nie wydaje mi się, żebyśmy od razu do Kamurocho się przenieśli. Myślę, że tu jeszcze nie do końca sprawy będą załatwione w Hiroshimie. Dokładnie, nie tylko on, Masuzawa też. O, przepraszam. Słuchajcie, zaraz kurier do mnie przyjdzie, więc będę musiał się na chwilę znów wyjść. Ale po 2 minutkach do was wracam. Sayokai 別個に分けて考えた方がいいな。特に常雄ってのは見かけほど父親のいないじゃねえんだ。どういうことです？うん、もともと会長は常雄に裏の家業を継がせる気はなかったんだ。で、陽明連合会の跡目は小清水に継がせるつもりで若頭につけたんだけどな。ところがどっこい。 いつの間にか常雄はその小清水を手なずきしまって自分のいいように動かしてる。石見常雄はありがちな野心家の2代目だけどさ、それが案外無能じゃねえってのが厄介でね。クルス会長も苦い顔してるよ。親分はクルス会長とはどういうの？まあ茶飲み友達みたいなもんかな。え？ほんまですかい？ 年取るとじじい同士でしか話せないこともあるからよ。ただそれでも俺は尾道の秘密なんてもんを会長から聞いたことがなくてね、いまいちピンとこねえんだよな。ありもしない秘密が噂だけで一人歩きしているってことかもしれません。それより兄貴、 ハルトは今夜どうします？ここに置いとってもまた本家の連中に狙われるかもしれんで。とりあえず今夜は俺のアパートに連れて帰る。この町はあそこが一番マシだろう。あ、そうっすか。Już jestem, moi drodzy. Już jestem. Kurier był. Odebrany. Trochę pominąłem rozmowę, chociaż myślę, że ta rozmowa to po prostu wyjaśnienie wielu rzeczy, które już my wiedzieliśmy, ale wyjaśnienie chłopakom wielu rzeczy, których oni nie wiedzieli. Nie? Go to the Navi Apartments. Navi Apartments to są te, to jest ten apartament, o właśnie, przy wybrzeżu, w którym pomieszkujemy. Tylko czy my stąd... Chcę jeszcze tutaj podejść, bo tu była jakaś znajdźka na podłodze, na ziemi. Więc pozwolę sobie tam przebiec. Podbiec znaczy. Dobra, ci mogą mnie zaraz zaczepić. Ale to za chwilę. Za chwilę się kolegami zajmiemy. Tu coś jest, tu powinno być. Dobra, najpierw załatwimy koleżków. Cyk, 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 cyk. No. O ty, chłopaczki. Chłopaczki, troszeczkę spokojniej mi tutaj. Wow, ile razy dostałem. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. 33 000? 55 000? Wow, tak to ja mogę. Za dużo nie dostaliśmy punktów umiejętności. I tu słuchajcie, no tu jest jedna rzecz. Safe key, czyli klucz do sejfu. Ale wydawało mi się, że tu coś jeszcze jest. Może to mi się ten klucz tak mrygał. Bo tu więcej nie ma, nie? Molo nie ma. Dobra, nieważne. Idziemy, moi drodzy, do mieszkanka. Tam idzie kolejne jakieś opryszki, ale chyba nawet nie Yakuza. Ja nie chcę się z nimi bić. Jedzie jutro do Kamurocho wyłamać się do siedziby. No jadę. Go to the Hirose Family Office, okej. I pewnie właśnie stamtąd będziemy się wybierali już. Czy my stąd tu dojdziemy? Do Kamurocho. Razem z Jutą walczyć z triadą. A, Yuta tam się trochę zagubił. O nie, kolejny. Dobra, ja nie chcę teraz z nikim walczyć, wybaczcie panowie. Dobra. 昨夜小清水をビール瓶で殴ったのはお前だろ。まだ本家からは何も言ってこねえのか。ええ、本家は今それどころじゃなあですけ。ん？朝、舛添の死体が見つかったんですわ。眉間に玉が。To już widzieliśmy. No, on tego nie widział, to fakt, ale my wiedzieliśmy. あいつも達川と同じように。わからねえ。だが、もしかしたら二人を殺したのは。なんや、不気味じゃの。尾道もカムロ町もこっちもいろいろ心配ですけど、俺はもう兄貴の準備ができ次第すぐに。W sumie możemy już chyba jechać do Kamurocza. Co mamy się tutaj? Aniki. Tak, stajemy czy nie? Jedziemy do Kamurocza. Nie mamy co się tutaj rozdrabniać. Chociaż, czy by... Nie, zrobiliśmy chyba wszystkie. Znaczy nie na odcinkach, ja sobie poza odcinkami zrobiłem wszystkie misje klanowe właśnie w Hiroshimie. I zostały mi chyba dwie ostatnie misje w Kamurocho. Dwie ostatnie, najtrudniejsze z tego co kojarzę misje. Ale zobaczymy, czy sobie je zrobimy, czy ja sobie je zrobię poza odcinkami, czy w ogóle ich nie zrobię. W sumie pieniędzy mamy, więc... I co? Z datą mam się spotkać, dobrze widziałem, dobrze przeczytałem tak na szybko. I can take Haruto to Little Asia. Tak, no zdecydowanie. Musimy zostawić Haruto z kimś, a datę jak najbardziej jest osobą godną zaufania. Mama. Aha, mama poświęci z Haruto. Nie, jest też daty. Że teraz, że tak powiem, zaakceptował to, że Yuta jest ojcem Haruto, ale na początku musiał mu przyłożyć tak, że przeleciał przez szklane drzwi. I wami jest w Kamurocho, proszę. No, będą dalej zabijać, jeżeli tego nie powstrzymamy. Szczerze, czy Yuta jest gotowy? Myślę, że nie. Ale myślę, że nie ma co się też zastanawiać. Jeżeli chce nam pomóc, to... Serio? Zostawił telefon i poszedł do Majazy sam, naprawdę. Naprawdę to mądrze zrobił, Yuta. Co się dzieje? A, jest Yuta. Aha, nie poszedł do Małej Azji. A, poszedł do Małej Azji, tylko poszedł jeszcze pijany. Brawo Yuta, naprawdę brawo. 现在的我没有就没法子跟老爹说话。 Co on sprawdził, czy nie otruta? Słabo. To się nazywa poświęcenie. Idzie. Yo, kuso oyaji. Ippai tsukiae yo. Nie pokażą nam pewnie rozmowy, co? Przeniesiemy się teraz do Kiryu. Znając życie. Chociaż jestem ciekawy, jak się ta rozmowa między Jutą a szefem triady potoczyła. Stardust. Mamy do Małej Azji, nie? Iść, dobrze mówię. Tym Kaichi, dobrze. Juta, you idiot. Trochę racja. Czekajcie, czy tu w lewo? Nie, możemy iść prosto. Luzik. Przepraszam, spieszę się, przepraszam. Co jest? Muś. Co zostawił? Aha. Chcę zabić Lois, żeby Haruto uratować. No dammit. Lo nie zabije. Coś mi się wydaje. Lo jest zbyt gruby. Jedyną osobą, którą może zabić Lo, to jest Kiryu. Kiryu może wszystkich zabić. Co tu się dzieje? Aha. W ten sposób chciałem załatwić. Serio? Toż przecież chcę pomóc waszemu szefowi. Paczki, no kurde, bez sensu. Find Yuta. Ole dostał. Ole dostał. Dobra, dobra. Mamy... Ej! Mamy sporo tych... no, doniczek. Ej! Luzik. Tu jeszcze coś... Wszyscy chyba załatwieni, nie? Co to było? Dobra, dawaj. Kolejny. Ale mamy dużo krzeseł. Jak mamy dużo krzeseł, to raczej większego problemu mieć nie będziemy. Bang, dostał. I połowę życia. Krzesła są OP. Spoko, wstawaj, no toż... Kurde. Dobra, załatwiony. tu jeszcze znajdziemy? Krzesło, krzesło. Bardziej patrzyłem, czy znajdziemy jakieś życie. No. Dobra, donat. What the hell? Załatwimy go tak? Nie. Ała. Dobra, został ostatni. No w tą stronę, co? Po prostu kolega. Załatwione. O nie, ten znowu. Jak on ma Ed? Spoko, tylko gdybyśmy jeszcze mieli... trochę tych krzeseł więcej, nie? To było nice. Też nie mam aż takich źle. Nie mam aż takich mało, tam jeszcze jedno jest. Dobrze. Cyk. Zaraz załatwimy go. Zobaczcie. Cyk, cyk, jeszcze... Łop! No, to mu się udało. No i pysz. Proszę bardzo. Ed pokonany po raz kolejny. Ale. Mamy niedużo życia. Więc ja proponuję... Nie, tu jest pauza. Chciałem wziąć jakieś... lekarstwo, ale dobra. Dobra. To teraz jest czas na jakieś podleczenie małe. Mamy jedzenie? Nie. Czyli toughness. Dobra, użyjmy toughness. Dawaj, 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 jeszcze raz. Dziękuję. Kurde, zaraz się spalimy. Dobra, mam nadzieję... O, jest Leo, jest Yuta. Uratujemy ich. Dobra. Yuta, uspokój się, nie zabijaj go. Kiryu no aniki. Omae ga Leo. Ore mo takumashiku natta mon desho. Aniki no okage de. Nie jestem pod wrażeniem. Zuibun shiraba o kugutte kimashita kara ne. No dobra, to teraz mnie posłuchaj. Że mnie szanujesz choć trochę, posłuchaj mnie i idziemy stąd. Co on chciał tu zginąć razem z Leo? Nie da się przekonać, naprawdę? No, teraz zobaczymy, co się stało. W tej butelce benzynkę miał. Nie przyszedł tu negocjować, jest za głupi. No trochę jesteś zbyt głupi, naprawdę. Czasami negocjacje i rozmowa więcej zdziałają. Czy pozwolisz Haruto dorastać bez ojca? Nie no, naprawdę, czy Yuta myśli, że takim zachowaniem uwolni Haruto? Znaczy uwolni, pozwoli mu żyć w spokoju? This is my last request, to jest ostatnia prośba? Może niby co? Wyrzucisz nas? Nie! Ty masz żyć. I opiekować się i Haruką, i Haruto. Ale uparty, no ja cię kręcę. Serio? Nie, no chyba nie stanie do walki. Yuta za nami walczy. No to jestem w szoku. No ma jednak czasami naprawdę w nie poukładane w tym niebie. 自分勝手に決めてんじゃねえ。いっぱしの口を聞くな。行くぞ。言うて。 Yuta, Usami. Nie ma tutaj żadnych mebli niestety, wybreczki. A nie, są. No, nie dużo mu... Chociaż nie, no trochę mu zabrało tego życia. Ała! Pięknie, moi drodzy, już mu została z 1/3 życia. Szkoda, że już żadnych mebli nie ma. Ała. Nie, ten przycisk scisnąłem. Ale szkoda, że już żadnych mebli nie ma niestety. No teraz pewnie się wkurzy. A jak? Druga. Aha. To? Mogę wziąć? Mogę. Wow, 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 wow. O, chyba koniec, co? Psi. Och, Yuta. Co, wyniesiemy ich dwóch? No, zobaczymy. Tak. Hiniku da na. Sayouka musuko. Watashi. Fuzaketa koto o iu na. 我々採用会は私が赤ん坊に殺意を持ったとお前はたとえ殺されても採用会をならもう春あいつを二度と赤ん坊にもお前にも我々が手出しすることは二度と obiecuję, że już triada nie będzie próbowała zabić ani jego ani małego Haruta 一つだけユータを私と差し違えるようにし その男の目的は私は尾道の秘密を暴けるそのある男は古くから秘密を守るための殺し屋としてそして今我々採用会のどうだまさかそうだバカだあれは アジア街を手にしクルスは尾道の秘密をその使いで私の前に現れたのがあの広瀬という男だった。No co wy gadacie, Hirose? Hirose wszystko wiedział? Wiedział wszystkim? Warui ni. 時間取ってもらっちゃって。 広瀬さんだったか。あんたもおじいちゃんなんだ。To on zabił. To on zabił i tego z koreańskiej mafii i Masuzawa. Przecież był na tej wyspie. Powiedział, że będzie czekał na łodzi. 手っ取り早くして済むんだけどな。でもうちのクルス会長はあんたらが日本を撤退すりゃそれでいいってさ。あの人も俺ももう血は見飽きてんだ。我々採用会はすでにアジア外に莫大な投資を済ませている。だがその回収はまだ済んでない。撤退する気はねえってことか。そして何よりクルスの息子は我々の後継者であるジミーローを殺した。ビジネスとしても人の親としても私にはあなた方の要求を聞く道理がない。そう言うと思ってね、あんたにはいい条件持ってきたよ。なんだ、その赤ん坊を目の前で殺すとでも言うのか。宇佐美優太をあんたにくれてやる。あいつには採用会の後継者になるよう俺から説得してやる。それでどうだ。この条件で飲めねえっつんなら優太に全部話しまうけどな。この赤ん坊があいつの子であんたがそれを始末しようとしてることも全部さ。そうなれあいつはあんたの後継者には死んでもならない。あんたらの組織が一番大事にしている血のつながりが途絶えてしまうな。それでもいいかい。その赤ん坊はどうする。俺が面倒見させてもらうよ。永遠にこの子の存在は雄太から隠し通してやる。私としてはここで赤ん坊もろともあなたの口を封じるという手もある。やってみるかい。その時は真っ先にあんたが死ぬよ。それにして下ども何十人か道連れにさせてもらうわ。それは大げさだ。そばに控えている部下たちは全員銃を持っている。俺にできねえと思うか。クルスのもとにまだあなたのような男がいたとはな。俺の隠れ家の周りでうろついてるあんたの手下な、達川と松添、すぐ引き上げさせろよ。それと採用会のKamurocho町撤退には。czyli Tatsukawa, Masuzawa i z koreańskiej tyle on pozabijał. On pozabijał wszystkich. No to wychodzi. Onomichi no himitsu wa sa, are mamoru tame ni ore nani mo bukkuro shite kitan da. Ciekawe co to jest ten sekret Onomichi. Ore o kawaigatte kureta aniki bun mo ite ne. Moshi anta ni himitsu barasareta ra aniki tachi ga ukaware ne en da yo.傍から見れば不思議に見えただろう。私は100人を超える部下に守られながらたった一人の老人を相手にその要求を丸飲みさせられた。とnieźle。とnieźle moi drodzy。広瀬との交渉を終えた私はまず舛添と達川へ出していた赤ん坊の殺害命令を撤回しようとした。だがすでに石見恒夫へ寝返っていた達川は連絡を絶ち、そして神室町のあのひき逃げ事故が起きた。No nie, no to Iwami zabił Tatsukawa. No ale Koreańczyka i Masuzawa zabił chyba Hirose, nie? Już się pogubiłem, to chyba tak. Jaki jest ten sekret Onomichi? ユータをあんたに差し向けた。信じられないか。ではあなた方に赤ん坊がユータの子供だと告げたのは誰だ？宇佐美ユータ。舛添や達川が赤ん坊の命を狙ったことを明かしたのは。そしておそらく殺されたという舛添は広瀬にとって用済みだったんだろうな。そしてその秘密をあの老人が独占していることにこそ広島の力の根源が。No, dokładnie. Gokudoが長生きをするといろいろなものに縛られる。私は組織の知能を着て、そしてクルスと広瀬は尾道の秘密。そのために広瀬は自分の組の子分だったユータを捨て駒にするまでに成り下がった。信じられるかよ、そんなことを。おやっさんがそんなバカな。それを確かめる方法が一つだけある。なんだ？尾道の秘密を暴くこと。広島の老人たちはそれを阻止するために本性を表すはずだ。ただし、もしあなた方にそれを目の当たりにする覚悟があるならの話だがな。O, moi drodzy, koniec rozdziału na to wygląda. To idealnie, chociaż trochę przedłużyłem ten odcinek, ale nie chciałem w takim momencie przerwać. Dobrze, w takim razie tutaj zakończymy i zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek, w którym zaczniemy rozdział 12 już bodajże. I miejmy nadzieję, że w tym rozdziale, rozdział 12, The Sleeping Giant, czyli śpiący gigant. I mam nadzieję, że w tym rozdziale dowiemy się, czym jest sekret Onomichi. Także ja wam bardzo dziękuję jeszcze raz, trzymajcie się, do jutra. Hej, hej!